Dzień dobry, szanowni państwo, jestem lekarzem weterynarii zajmującym się tematyką mastitis w aspekcie przede wszystkim ograniczania zapaleń wymienia, w aspekcie terenowym, w aspekcie również naukowym już blisko 15 do 20 lat, również aspektem dydaktycznym, uczę studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Poznaniu. A na dzisiaj postanowiłem, myślę, że przygotować dość ciekawy temat, czy warto stosować dezynfekcję okołoudojową. Czy warto stosować dezynfekcję okołoudojową? Okołoudojową może nie jest to zbyt popularne nazewnictwo, chociaż myślę, że poprawne, bo mówimy o dezynfekcji przeddojowej, dezynfekcji podojowej, dezynfekcji międzyudojowej. Jeżdżąc po różnych gospodarstwach całego kraju, widzę, że zwłaszcza im bardziej zbliżamy się w kierunku wschodnim, z tą informacją, jak podchodzić do tematu, co stosować, jest trudniej niż w terenie chociażby Wielkopolski. Niemniej jednak bardzo często też można spotkać również na zachodzie takie mieszane zdania na ten temat. Postaram się dzisiejszą tą krótką prezentacją troszkę przybliżyć, jak sobie radzić z tą tematyką, dlaczego ona jest ważna i dlaczego się nią warto interesować. Problematyka, która dzisiaj występuje najczęściej, tak jak widzicie państwo na prezentowanym slajdzie, to problem natury patogenów środowiskowych i nie będziemy absolutnie się dzisiaj rozwodzić, który, co i jak. To nie jest aż tak istotne, tak? Wiemy, że powstawanie zakażeń środowiskowych, no im bardziej krowy mają mniejszą możliwość przemieszczania się, tym ta szansa na powstawanie tego typu zakażeń jest naprawdę duża. No niemniej jednak wcale nie przekreśla, że w gospodarstwach utrzymywanych wolnostanowiskowo ten problem nie będzie występował. On również występuje. Myślę, że to, co na pewno należy, warto powiedzieć, że drobnoustroje środowiskowe lubią słomę wykorzystywaną jako ściółkę. Możemy mieć, prawda, ją zarówno w worach uwięziowych, możemy mieć w systemach wolnostanowiskowych i to może generować problem, tak samo jak i separat, może generować podobny problem tego typu zapaleń. Kiedy one się będą nasilały? Będą nasilały się w okresie letnim, wiemy o tym dobrze. I tyle można powiedzieć na temat patogenów środowiskowych. Zakaźne, tak? Tak jak widzicie państwo na prezentowanym slajdzie, wydawałoby się, że tutaj już nie można mieć jakichkolwiek żadnych uwag. Wszystko jest dopracowane do perfekcji, zwykle tego typu, prawda, hale udojowe to duże fermy. Wierzcie mi państwo, one też się borykają i z problemami drobnoustrojów środowiskowych i drobnoustrojów zakaźnych będących w wymieniu. To nie jest tak, że jesteśmy w stanie nad wszystkim zapanować i wszystko ograniczyć w takim stopniu, żeby to nie stanowiło problemu. Troszkę informacji, tak jak mówię, nie chcę tu w żaden sposób przedstawiać danych naukowych, chociaż akurat dane, które teraz przedstawiam, są bardzo świeże z naszego kraju. I proszę zwrócić uwagę, że paciorkowiec wymieniowy Streptococcus uberis, myślę, że każda ferma, która badała próbki mleka, go zna, bo właściwie znaleźć fermę, która nie ma tego drobnoustroju, jest bardzo trudno. 7% badanych próbek, tak? Zwróćcie państwo uwagę, że tylko w tym prezentowanej kolumnie właściwie coś takiego enigmatycznego jak skrót CNS, czyli gronkowce koagulazy ujemne, stanowi 18,5%. One naturalnie mieszkają sobie w kanale strzykowym i tak trudno powiedzieć, czy to rzeczywiście są problemem, czy po prostu podczas pobierania wpadły i w wyniku wychodzą. Nie stanowią jakiegoś istotnego problemu, więc akurat ten wiersz CNS spokojnie możemy sobie pominąć. Uberis, tak? Uberis, czyli patogen środowiskowy. Jeśli mamy porównać go do gronkowca złocistego, jest go niewiele mniej, tak? Jest około 6%.
Więc no, wciąż musimy mówić o postępowaniu przeciwko drobnoustrojom i środowiskowym, i zakaźnym, tak? Zresztą ta dalsza część dzisiejszych informacji, które chcę do Państwa przekazać, właśnie są z taką właśnie nomenklaturą powiązane. Wiem, że jest duża grupa gospodarstw, która nie wie, jakie ma drobnoustroje w imieniu. Jednakże, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, wcale nie jest potrzebne nam badanie bakteriologiczne. Owszem, jeśli je mamy, wiemy precyzyjniej, tak? Można domniemywać, tak? Niejednokrotnie pokazywałem ten slajd, który wyraźnie mówi, że jeśli chcemy bez badania wiedzieć, które typy drobnoustrojów występują w naszym gospodarstwie, na naszej fermie, to mamy podział, tak? Jeśli to są drobnoustroje środowiskowe, prawa strona wykresu, to zwykle mamy więcej zapaleń klinicznych. Więcej zapaleń klinicznych, które widzimy na doju, trzeba reagować, trzeba dojść na bańkę zwykle. Dużo więcej problemu, nikt tego nie lubi, tak? Jeśli skutecznie robimy przedzdajanie, wyłapujemy takie sztuki, nie doimy do zbiornika, liczba komórek somatycznych istotnie nie wzrasta, tak? Alternatywą albo inną zupełnie sytuacją są drobnoustroje zakaźne, tak? Czyli na przykład gronkowiec złocisty, też nie będziemy tego tematu jakie więcej rozwijać. Nie ma tych zapaleń klinicznych, nie widać ich wcale, za to liczba komórek somatycznych, czy chociażby w raportach wynikowych jest wysoka, czy nawet z wyników, które otrzymujemy z mleczarni, też jest wysoka. Niby nic się nie dzieje, a somatyka jest wysoka. Bardzo często tutaj przyczyną są drobnoustroje zakaźne. Po co o tym mówię? Za chwilę będę Państwu tłumaczył dalej. Proszę zwrócić uwagę. Tutaj mamy przedstawione, no jakby nie było, no musimy się opierać na spostrzeżeniach własnych, ale jednak no dane naukowe są takimi danymi, które no wiele osób nad tym myślało, zastanawiało się, i zwykle to nie są jedna, trzy próbki ocenione, tylko kilkaset albo kilka tysięcy, w związku z tym szanse na wyciągnięcie błędnych wniosków są niskie, znacznie niższe niż takie, kiedy spostrzeżenia budujemy sami. Proszę zwrócić uwagę, jak zmienia się liczba drobnoustrojów na skórze wymienia, jeśli wykonamy czynności, które są wymienione na prezentowanym wykresie. Akurat ta krowa, te krowy, które wchodziły do tego doświadczenia, miały niewiele drobnoustrojów na skórze, bo ponad 10 tysięcy jednostek tworzących kolonie w mililitrze pozyskanego mleka. Bardzo dobry wynik, tak? Ale proszę zwrócić uwagę, że przetarcie suchym ręcznikiem obniżyło blisko 3000 bakterii. Przetarcie wilgotnym ręcznikiem o 6000. Chociaż nie jest to dobre rozwiązanie, a zastosowanie środków do dezynfekcji, jak podchloryn sodu czy jod, może jod nie powinien być używany, choć może być używany do dezynfekcji przeddojowej, obniżył tą liczbę drobnoustrojów blisko 6-krotnie. Także jeśli chodzi o przygotowanie zwierząt do doju, obniżenie liczby drobnoustrojów, które potencjalnie prowadzą do kolejnych zapaleń wymienia, no jakby nie było, stosowanie środków, myślę, że nie podlega żadnej dyskusji. Wiem dobrze o tym, że w naszym kraju dezynfekcja przeddojowa jest tematem bardzo mało popularnym. Bardzo mało popularnym, bo to koszt, bo to dodatkowa czynność, bo nie przynosi żadnych efektów. Zgadzam się, może tak być. Niejednokrotnie z takimi sytuacjami miałem do czynienia, ale było popełnione szereg błędów. Oczywiście błędy te nie zostały zauważone. Jako przyczynę podaje zwykle hodowca, że jest po prostu słaby środek stosowany i rezygnuje z takiego rozwiązania. Błąd. Owszem, są środki dostępne na naszym rynku, które w naszych warunkach mogą się nie sprawdzić. Pamiętajmy o tym. To nie to, że jeśli jest jeden dobry środek, to on w 100% i na każdej fermie się sprawdzi. Nie, to jest biologia. Tu może być różnie, tak? Ale owszem, są lepsze, są gorsze produkty.
Dezynfekcja przeddojowa jest potrzebna po to, aby ograniczać zapalenia na drobnoustrojów środowiskowych, czyli paciorkowca wymieniowego. Mógłbym do Państwa przemawiać, teraz bym zaraz zadał pytanie, kto z Państwa nie miał problemu z tym drobnoustrojem? Jeśli ktoś by się zgłosił, sądzę, że wynikałoby to z tego, że nie za dużo zbadał u siebie. Tak? No, drobnoustrój, który jest wszędzie. Więc jeśli chcemy walczyć z drobnoustrojami środowiskowymi, no to jak możemy nie stosować tego typu dezynfekcji, który przynosi efekty, ale nie w tygodniu, nie w tygodniach stosowania, tylko miesiącach. Czasami na efekty trzeba czekać 2-3 miesiące, tak? To zwykle po tych 2-3 miesiącach to stwierdzamy, że przecież to nic nie daje. To zrezygnujmy, bo przecież będzie oszczędność. Oszczędność, jak zawsze można się domyśleć, jest pozorna. Ale co jest bardzo częstym powodem tego, że ta piana u Państwa nie działa? To, co najczęściej widzę, to jest zbyt krótki czas, kiedy ta piana znajduje się na strzyku. Wydaje się Państwu, nawet 70% alkohol etylowy, że jeśli zastosujemy go na powierzchni, które ma drobne ustroje, to natychmiast wybija te drobne ustroje? Nieprawda. Potrzebuje kilku sekund. Środki stosowane w pianie są łagodniejsze, potrzebują więcej sekund na zadziałanie. I pamiętajmy, że między pianą a założeniem aparatów udojowych powinno być 60 do 90 sekund, tak? 40 sekund to jest takie absolutne minimum, żeby ten środek mógł zadziałać. A ja dość często widzę czasy 15 sekund, 7 sekund średniej, 20 sekund. No to przepraszam, to jak to ma? Jak ma być efektywność, tak? Jedno, że to też się wiąże z właściwym, szybszym oddaniem mleka, jeśli zachowamy ten czas prezentowany na slajdzie 60-90 sekund, to jest jeden z podstawowych błędów, który jest przyczyną tego, że rzeczywiście kupując pianę i stosując ją w takim układzie, że ją nakładamy i za chwilę wycieramy, żeby założyć aparat udojowy, to nie kupujmy jej, bo to nie ma sensu. Jeśli stosujemy pianę, no to wiemy dobrze, że przed założeniem aparatu udojowego powinniśmy tą pianę wytrzeć. Owszem, oczywista sprawa, tak? Najczęściej stosowane są ręczniki papierowe, które uważam, że... No, skąd ja tą wiedzę posiadam? No, wszystko staram się podeprzeć badaniami, które zawsze w każdej czynności robię i za chwilę też Państwu te badania przedstawię. Nie można zrobić, żaden problem, zawsze mogę pomóc w interpretacji, nie ma problemu. Papier, bo papier nie ma na sobie drobnoustrojów, jeśli już to bardzo niewielką ilość, niegroźną. Zdarza się na bardzo dużych fermach. No, ręcznik może być problemem papierowy, bo jest go dużo zużywamy, duże koszty. Może warto zastanowić się nad ścierkami wielorazowego użytku, gdzie wiadomo, każda ścierka tylko trafia do jednej krowy, później musi być odpowiednio wyprana, zdezynfekowana. Ale wierzcie im Państwo, że doświadczenia moje, które tak jak mówię, znowu z badań pobieram i posiadam, no nigdy ścierki nie wypadły tak dobrze, jak wypadają ręczniki papierowe. Także dla mnie odpowiedź jest jasna, prosta. Ręcznik papierowy. Piana. Piana i wycieranie. I zakładamy kubki. Tak? No tak. Proste. Zwróćcie Państwo uwagę, że no, to jest jeden z nas procedur audytu mastitowego, którym się sprawdza, jak zostały przygotowane końcówki strzyków. Przecież czy jest ważne, żebyśmy to boki strzyka dezynfekowali? Najważniejszy jest dół. Tam, gdzie jest kanał strzykowy. Jeśli my wycieramy brzegi, ale nie wycieramy dołu, nie używamy kciuka, no to właściwie znowu ta dezynfekcja jest słabej jakości. Jak to sprawdzić? Zaraz po wytarciu piany, wilgotnym ręczniczkiem, tak jak widzicie Państwo na zdjęciu, proszę przetrzeć.
I akurat, tak jak Państwo widzicie, no jednak trochę obornika kału było na końcówkach. I to jest kolejny powód, którym ta piana może nie działać tak, jak założył producent. I to nie wynika z tego, że środek jest słabej jakości, tylko z niewłaściwego użycia. Co może być stosowane do dezynfekcji przeddojowej? Bardzo często spotykamy kwas mlekowy, czy połączony kwas mlekowy w połączeniu z kwasem salicylowym, tak? Czy chlorheksydyna, czy związki chloru, czy natlenku wodoru, czy wchodzące bifenyle. I na zasadnicze pytanie, które bardzo często pada, jest: jaki środek stosować? Moje pierwsze podejście to jest takie: ale sprawdźmy ten, który już stosujecie na fermie. Czy może on, a może on się sprawdza, a może jest dobry? I powiem, że w 80% przypadków, jeśli to są zwykle renomowanych firm, efekty są dobre. Ale to nie jest tak. Są piany, których rzeczywiście ta skuteczność jest zbyt mała na tą ilość drobnoustrojów, które krowy mają na strzykach, i wtedy ta efektywność jest niska. Powiem więcej, wtedy ta piana zamiast nie przynosić efektu, to roznosi nam drobnoustroje. Efekt jest odwrotny od założonego i wtedy przy stosowaniu piany może być gorzej. Mogą być efekty gorsze, aniżeli bez stosowania piany. Nie będę tu promował jakiegokolwiek ze środków wymienionych. Jedynie to, co mogę powiedzieć, owszem, droższy w zakupie natlenek wodoru czy związki chloru sprawdzają się zwykle lepiej. Tyle na ten temat. Jak sprawdzić, czy mój środek do dezynfekcji przeddojowej jest dobry? Nikogo absolutnie nie namawiam do tego, żeby od razu już tu i teraz zmieniać środek do dezynfekcji, bo prawdopodobnie jest dobrze, tak? Ale są fermy, są gospodarstwa, gdzie tak wcale być nie musi, tak? W trakcie stosowania piany pobieramy wymaz wymazówką. Można się zwrócić do lekarza weterynarii. Bez problemu pomoże w tej kwestii i uzyskujemy wynik, który pozwolę sobie przedstawić na końcu. Wierzcie mi Państwo, że są wyniki, gdzie w tej pianie jest bardzo dużo drobnoustrojów, które są odpowiedzialne za zapalenie wymienia. No dosłownie jak w doświadczeniach laboratoryjnych, naukowych, które celowo zakładają do rozwoju stanu zapalnego gruczołu mlekowego. No, my też przez przypadek możemy tak niechcący robić. Możemy to sprawdzić. Dobrze. Dezynfekcja, podsumowanie. Dezynfekcja przeddojowa to ograniczanie zakażeń wywołanych przez drobnoustroje środowiskowe. Każdy je ma. Tak, czyli tak naprawdę dezynfekcja przeddojowa opłaca się ją wprowadzić na każdym gospodarstwie i na każdej fermie. Czemu tak nie jest? Trudno mi odpowiedzieć, bo tak trudno jest zauważyć efekty, ale jeśli rzeczywiście gospodarstwa, które no poziom zarządzania jest na wysokim poziomie, tam nie ma mowy, żeby nie było piany. Ograniczenie drobnoustrojów zakaźnych, czyli popularne zasklepianie. Dezynfekcja podojowa. Wierzcie mi Państwo, że tak naprawdę zasklepianiem to wiele związku nie ma, bo tak naprawdę chodzi nam o dezynfekcję, czyli wybicie drobnoustrojów zakaźnych. Dzięki tej dezynfekcji udało się chociażby znacznie ograniczyć ilość paciorkowca bezmleczności, który 40-50 lat temu szalał. Owszem, antybiotykoterapia w zasuszeniu też tutaj bardzo silnie pomogła w redukcji tego drobnoustroju. No niemniej jednak dezynfekcja podojowa to abecadło. No, dzisiaj wiem dobrze, że możemy spokojnie spotkać gospodarstwa, gdzie ta dezynfekcja ani jedna, ani druga nie jest stosowana, tak? Cóż, udowodnione to jest ponad 40 lat temu, że to jest efektywne, tak? Więc no chyba 40 lat minęły i nie pora na to, żeby to dalej udowadniać.
I znowu pojawiają się pytania, jeśli zasklepiamy, pozwolę sobie właśnie popularnie nazwać tą czynność, to powinniśmy pokrywać taką powierzchnię strzyku, jaka miała kontakt z gumą strzykową. Nie końcówkę strzyka, nie 1/3 długości strzyka, całość. Tak. Wtedy zużyjemy więcej środków do dezynfekcji podojowej. No, albo chcemy mieć efekty, albo chcemy udawać, że coś robimy, tak? Proszę zwrócić uwagę, że na tym zdjęciu mamy zrobioną dezynfekcję podojową. Jak widzicie, ilość użytego płynu była niewielka. I co można o tym powiedzieć? Ani to zasklepienie, które i tak nie jest aż tak istotne jak ta wspomniana dezynfekcja. Gdzie tu dezynfekcja całej powierzchni strzyków, które miały kontakt z gumą strzykową? To poprzez gumę strzykową roznoszone są drobnoustroje zakaźne, gronkowiec złocisty, paciorkowiec bez mleczności, czy chociażby paciorkowiec wymieniowy, czy prototeka. To są drobnoustroje, którym guma ułatwia przechodzenie z krowy na krowę. No i żeby to mleko, które znajduje się na strzykach, ścieka, żeby dostać się przez kanał strzykowy, to w tym czasie musimy wybić te drobnoustroje jak najszybciej właśnie środkami do dezynfekcji podojowej. No jeśli tego nie robimy, no to sami już na siebie sprowadzamy konsekwencje. Tylko tak jak mówię, to nie jest tak, że jak dzisiaj tego nie zrobimy, to jutro wystąpi zapalenie. Pamiętajmy o tym, że jeśli dzisiaj nie zrobiłem tego, to zapalenie może się pojawić nawet 3 miesiące później. Czy połączy ktoś te dwa fakty? Mało prawdopodobne. Ale naukowo wiemy, że tak jest, że to jest możliwe. Tak powinna wyglądać dezynfekcja podojowa. Cała powierzchnia strzyków, która miała kontakt z gumami strzykowymi, powinna być zdezynfekowana. Nie można oszczędzać ani na jednym, ani na drugim środku. Jeśli zaczynamy oszczędzać, to już wskazujemy na niepowodzenie nasze działania, to wtedy rzeczywiście zaniechajmy w ogóle takich czynności. Albo róbmy coś tak, jak należy dobrze, albo nie róbmy wcale. Pojawia się kolejne pytanie. Oczywiście są zwolennicy stosowania dezynfekcji podojowej w postaci sprayu. Część w postaci kubka podojowego, najlepiej bezwrotnego. Sprawa jest, słuchajcie Państwo, dość prosta. Jeśli używamy sprayu do dezynfekcji, pokrywamy tylko małą część strzyka. Owszem, końcówkę tak, a gdzie cała powierzchnia strzyku? Nie jestem zwolennikiem stosowania sprayu. Owszem, wygodniejsze, jeśli dojemy krowę bok w bok, łatwiej między nogami włożyć wtedy końcówkę spryskującą. Tutaj mamy pełną kontrolę w kubku. Wiemy ile, wiemy jak. W związku z tym nie ma żadnej wątpliwości, że ta efektywność jest dużo wyższa w przypadku stosowania kubka do dezynfekcji podojowej. Jakie są stosowane środki do dezynfekcji podojowej? Polecany przeze mnie jod. Absolutnie. Chlorheksydyna, związki chlorowe jak najbardziej sprawdzają się dobrze. Nie mówię, że pozostałe inne. Wszystko zależy od stopnia problematyki, którą mamy na fermie. Jeśli problemów jest dużo, drobnoustrojów, ich presja jest bardzo duża. No, presja. Trudno sobie wyobrazić coś takiego, ale wierzcie mi Państwo, że na jednej fermie ta ilość drobnoustrojów na czystych strzykach może być niewielka, a na drugiej będzie bardzo duża. I my tego nie widzimy, tak? Ale jeden organizm sobie łatwo z tym poradzi, a drugi nie poradzi sobie w tym i dojdzie do właśnie zapalenia wymienia. W związku z tym, jeśli ktoś Państwu będzie mówił, że należy środki do dezynfekcji podojowej czy przeddojowej zmieniać, bo się bakterie odparniają, to jest kompletna bzdura. Z wymienionych środków na razie nie ma bakterii, które się uodporniły na chlor, na jod. Nie ma czegoś takiego. Możemy śmiało stosować środki naprawdę latami nie zmieniających. Owszem, jod ma właściwości
drażniące na skórę strzyków, ale dzisiaj dodatki, które zmiękczające skórę pozwalają stosować naprawdę długi czas już jod czy związki chlorowe. To już jest troszeczkę inaczej niż kiedyś było. Także no, nie dajcie się wprowadzić w taki błędny zaułek, że to trzeba co pół roku zmieniać. Nie trzeba. Zwykle to zmianą co pół roku rzeczywiście wybierzemy w którymś momencie taki środek, który nie będzie spełniał swojej czynności i wtedy tylko czekać, kiedy będzie problem. Tak samo możemy sprawdzić, jak działa środek do dezynfekcji podojowej. Środek do dezynfekcji podojowej nie powinien zawierać nigdy bakterii żadnych, bo on jest dużo bardziej stężony, najszybciej jest, jak to możliwe, bić bakterie. Owszem, powinniśmy taki wymaz pobierać w trakcie używania tego kubka. Może nie tak, jak on tutaj chwilę po użyciu został odłożony, ja sobie pozwoliłem wziąć wymaz. Owszem, możemy się wspierać wtedy, kiedy stosujemy dezynfekcję gum strzykowych, sprawdzeniem, czy ta dezynfekcja jest skuteczna. Wierzcie mi Państwo, że najskuteczniejsze są systemowe rozwiązania Backflasha i Rusha, gdzie ta dezynfekcja jest prawie od kolektora albo przynajmniej całej gumy strzykowej. Jeśli używamy poprzez zanurzenie, to jest to najniższa efektywność sprayowania w środku, już nieco lepsze, ale no nie ma, jest to zdecydowanie gorsze wyniki się uzyskuje niż w takim przypadku systemowych rozwiązań. No cóż, wydawałoby się to już dość logiczne. No sprawdzanie tego, jeśli nie my prowadzimy dezynfekcji gum strzykowych, no to robienie tego badania nie ma sensu, bo po prostu bakterie będą zawsze. Zobaczcie Państwo ostatnie, w jaki sposób sprawdzam, czy wszystko działa. Mamy tutaj wynik, gdzie mamy wymazy z gum strzykowych i to są akurat wymazy z gum strzykowych, gdzie jest stosowana dezynfekcja. No takie wyniki, gdzie mamy dość liczny wzrost mikroflory mieszanej, dowodzi tylko, że ta dezynfekcja w ogóle nic nie daje. Zobaczcie Państwo środek do dezynfekcji przeddojowej, Predip 1, Predip 2. Obfity wzrost mikroflory mieszanej. Co to oznacza? Że my roznosimy drobną ustroję pianą przed dojem, jak kanały strzykowe są już otwarte. Idealny moment na to, żeby doszło w krótkim bądź dłuższym czasie do zapalenia. Post-dipping, wynik idealny, brak wzrostu. Kolejny wynik. Dezynfekcja podojowa, dip zielony i różowy. I proszę Państwa, zwróćcie uwagę, nieliczny wzrost drobnoustrojów, to by można jeszcze zaakceptować, ale drugi, średnioliczny wzrost drobnoustrojów, to przepraszam, my po doju roznosimy bakterie, wprowadzając do kanałów strzykowych bakterie. No i później powstają opinie, że ten środek nie działa. Można to sprawdzić. Są metody na to, żeby to sprawdzić, żeby sobie z tym radzić. Jakie środki do dezynfekcji przeddojowej, podojowej stosować? Tak, dzisiaj bez żadnego problemu możemy sobie z tym problemem poradzić. Dziękuję serdecznie za uwagę.